Nie da się ukryć, że pierwsza część The Crew okazała się pewnego rodzaju rozczarowaniem, a przynajmniej na premierę, bo późniejsze dodatki zdążyły w grze sporo naprawić. Nudna fabuła czy sporo udziwnień nieco zakryły czystą frajdę zjeżdżenia po nieźle odwzorowanych Stanach Zjednoczonych. Dwójka na szczęście nie dość, że nie popełnia tych samych błędów co poprzednik, to jeszcze wprowadza też ogrom zmian i nowości. Boryka się za to z innymi, na szczęście mniej istotnymi problemami. Sprawdźmy zatem, z czym to intrygujące coś się je. Listę nowości otwierają dwa zupełnie inne środki transportu – motorówki oraz samoloty. Co prawda, dyscypliny związane z czterema kółkami nadal dominują, jednak te wprowadzone w The Crew 2 nie zostały na szczęście potraktowane po macoszemu. Przestworza podbijać będziemy poprzez wykonywanie podniebnych trików bądź przelatując na czas przez kolejne punkty kontrolne. Na wodach zaś weźmiemy udział w wyścigach klasycznych motorówek lub zawodach jet sprintu. Te ostatnie są szczególnie ciekawe, głównie za sprawą miejscówek, w których odbywają się zawody. Manewrowanie po jaskiniach, bagnach czy wąskich korytarzach wodnych zawsze daje dużo frajdy. Najwięcej dobrego czeka jednak fanów rywalizacji naziemnej. Liczba i zróżnicowanie zawodów naprawdę robią wrażenie, począwszy od klasycznych wyścigów ulicznych, przez drift, rallycross, na klasycznych zawodach torowych skończywszy. Można powiedzieć, że różnorodność to drugie imię The Crew 2. Zawody zapewniają przynajmniej 20 godzin zabawy, a ich inność po prostu nie pozwala się nudzić. Warto zaznaczyć, że kompletnie zrezygnowano z jakiejkolwiek szerszej fabuły na rzecz kolejno odhaczanych wyzwań. Od wybieramy sobie bohatera, za cel obierając zdobycie mistrzostwa w każdej dyscyplinie oraz pozyskanie jak największej liczby fanów, która odpowiada tu za swoisty system doświadczenia. Pojazdów nie brakuje, lecz trzeba wspomnieć, że część z nich po prostu występuje w kilku wariantach. Lubiany Nissan 370Z dostępny jest zatem jako pojazd uliczny, driftowy czy offroadowy. Na szczęście nie musimy koniecznie zmieniać auta na lepszy model wraz z postępami w naszej karierze. Za ukończone wyzwania otrzymujemy części, za pomocą których rozwijamy pojazd, umożliwiając teoretycznie słabszym modelom nawiązać walkę z najlepszymi. Niemniej warto poeksperymentować, bo proponowane samoloty, auta i motorówki robią wrażenie. Szkoda jednak, że każdorazowa zmiana wiąże się z przeklikiwaniem przez kolejne opcje w menu. To momentami uciążliwe, bo maszyny będziecie tu zmieniać często. Wraz z wprowadzeniem nowych środków transportu twórcy postanowili odrobinę zaszaleć. W każdym momencie jazdy swobodnej możemy się zmienić w motorówkę czy samolot i kontynuować zwiedzanie na innym terenie. Niewyobrażalnie wręcz otwiera to dobrze znaną z jedynki mapę Stanów Zjednoczonych. Nagle możliwe staje się spływanie motorówką z prądem rzeki czy jazda po wieżowcach w Nowym Jorku. Sama mapa doczekała się licznych zmian, szczególnie w tych miejscach, w których dotarcie samochodem wcześniej było znacznie utrudnione. Rewolucji nie doczekał się za to model jazdy. Fury co prawda stały się nieco cięższe, a przy tym chętniej wpadają w poślizg, jednakże antyfani śmigania w jedynce nie mają tu specjalnie czego szukać. Z kolei ci, którym jazda odpowiadała, nadal będą zadowoleni. Zwłaszcza, że wprowadzono kilka przydatnych, choć drobnych ustawień. Popracowano nad zachowaniem pojazdu na drodze, a także pracą kamery, czyniąc gnanie przed siebie zarówno bardziej efekciarskim, ale i po prostu przyjemniejszym. Niektórym z pewnością może przeszkadzać uproszczona fizyka pojazdów, ale cóż, przynajmniej skakanie po tych wszystkich budynkach nie sprawia żadnych problemów. Całości dopełnia kompletnie przerobiony design dźwięku. Samochody brzmią kapitalnie, szczególnie w obszarach miejskich, gdzie ryk silnika realistycznie odbija się od ścian budynków. Bez dwóch zdań możemy w tym przypadku mówić o najwyższej półce. Brawa. Pomimo naprawdę fajnych nowości i ogólnej różnorodności, The Crew 2 niestety zawiedzie fanów sieciowego grania. Na tę chwilę grze brakuje jakichkolwiek potyczek przeciw innym graczom. Na wprowadzenie PvP poczekamy aż do grudnia, zatem przez następne pół roku będzie nam musiała wystarczyć rozgrywka w kooperacji. Jasne, wspólne eksplorowanie Stanów Zjednoczonych może być niezwykle przyjemne, tyle że po ukończeniu dostępnej w grze zawartości po prostu fajnie byłoby dać komuś łupnia. Szczególnie, że pojazdy swoje kosztują, a nie każdemu będzie się chciało powtarzać wszystkie wyzwania na wyższym poziomie trudności, aby zarobić nieco gotówki. Najwięcej frajdy będą tu czerpać przede wszystkim fani eksploracji. Mapa Stanów Zjednoczonych jest wielka, bogata w ciekawe miejscówki. Na drogach, rzekach czy w powietrzu można spędzić dodatkowe godziny, zwłaszcza kiedy do zabawy dołączą nasi znajomi. Zresztą nawet i w czasie eksploracji znajdzie się okazja do przetestowania naszych umiejętności w tu i ówdzie ulokowanych misjach testach.
Podsumowując, The Crew 2 nie pozwoli Wam się szybko znudzić za sprawą niebywałej różnorodności, jednak czuć, że gra dopiero z czasem rozwinie pełne skrzydła. Jest tu bowiem trochę rzeczy, które wciąż czekają w kolejce na wprowadzenie do gry. Fani szeroko pojętych wyścigów powinni być jednak zadowoleni już teraz, ale pod warunkiem, że machną ręką na nieobecność trybów PvP. Miłośnicy sieciowej rywalizacji powinni zaś poczekać przynajmniej do grudnia. Jeśli po naszej recenzji uznacie, że sami chcecie zagrać w The Crew 2, w opisie filmu znajdziecie linki do polskich sklepów i najtańszych ofert. We'll be right back.